Witajcie kochani, nowy rok, nowe wyzwania, a my jeszcze mały akcent zeszłoroczny. Otóż w Sylwestra nasza kolekcja powiększyła się o Deunubire. Co ciekawe, wersja kombi. Dlaczego w Sylwestra? No wiecie, Nubira ma bardzo fajną rzecz, a mianowicie tablice jeszcze na tak zwanych flagowych numerach. Chcieliśmy, aby jak najdłużej pozostała, a kupując w zeszłym roku, zgodnie z prawem, mamy 30 dni na zgłoszenie zakupu, a nie mamy jeszcze obowiązku przerejestrowania i myślę, że z tego wariantu skorzystamy. Ale wracamy do Nubiry. Wiecie, że my jesteśmy, przede wszystkim ja jestem nienormalny na punkcie samochodów, które opuściły taśmy fabryki samochodów osobowych na Żeraniu. A Nubira, zwłaszcza ta wersja poliftingowa, nie tylko była montowana, ale ona była produkowana. Oczywiście nie wszystko, ale w dużej części powstała na Żeraniu. Z Krakowa przyjechały arkusze, blachy. Te blachy na tłoczni zostały tak ukształtowane, że po wyspowań wyszła Nubira. Potem w pięknej lakierni zostały polakierowane, poskładane na taśmie montażu i wyjeżdżały do klientów. Ale może zanim przejdziemy do tego konkretnego egzemplarza, kilka słów na temat historii Nubiry. Wróćmy do lat 90., kiedy po raz pierwszy na polskim rynku zaistniała marka Deu. Była to bardzo, można powiedzieć, egzotyczna marka, ale od samego początku zyskała dobrą opinię. Najpierw Tico, które były małym, fajnym samochodzikiem, potem dołączyły Nexia i Espero i wtedy Polacy z dużą dozą nieśmiałości podeszli do tych samochodów, ale pierwszy kontakt sprawił, że one naprawdę były dobre i wtedy Deu stwierdziło, że Polska będzie bardzo dobrym punktem do przeprowadzenia ataku na Europę i właśnie wybrano sobie upadającą fabrykę samochodów osobowych jako to miejsce, gdzie zacznie się ekspansja koreańska na Europę, na Polskę. Już w 1996 roku podpisano umowy, zmieniono nazwę na Deu FSO, a w 1997 zaprezentowano 3 modele, które miały zawojować Europę i cały świat. Były to Lanos, Nubira i Leganza. Impreza, która odbyła się na Żeraniu, była jedną z największych tego typu imprez motoryzacyjnych dla dziennikarzy właśnie w naszym kraju. Przyjechało do Polski kilkuset dziennikarzy z całej Europy. Przyjeżdżali i mieli do dyspozycji samochody z 3 segmentów, chociaż o tym za chwilę być może bardziej byłoby wskazane powiedzieć z 2 segmentów. Impreza przyciągnęła bardzo wielu dziennikarzy, w tym także tego tutaj przed Wami Roberta Brykały. Pamiętam, jak podjechałem obok fabryki, stały, śmiało mogę powiedzieć, dziesiątki nowych Lanosów, Nubir i Legans. I jako dziennikarz dostałem taki identyfikator, zapisałem się na jazdę próbną. Moje pierwsze wrażenia, no ja już wtedy jeździłem fajnymi samochodami i ta Nubira, ten Lanos sprawiały wrażenie, no może fajnych samochodów, ale odstawały od tego, co wtedy można było kupić. To, co kusiło wtedy Polaków, to przede wszystkim była cena i 5-letnia gwarancja i obsługa serwisowa samochodu. To było bardzo dużo. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale dzisiaj, gdyby ktoś Wam przyszedł i powiedział, że sprzedaje Wam samochód 5-letnią gwarancją, no Chińczycy dają dzisiaj nawet 7, ale to, co było nowością, to, że Deu FSO dawało pakiet serwisowy. To znaczy, że przyjeżdżaliście na serwis i oni Wam za darmo wymieniali olej, za darmo wymieniali klocki, przeglądali samochód. To przyciągnęło bardzo dużo klientów. Był to element wojny z Fiatem, wojny o pierwszeństwo, ponieważ z chwilą wejścia na rynek Deu, to właśnie Fiat dzierżył palmę pierwszeństwa i to on sprzedawał najwięcej samochodów w Polsce. W momencie, kiedy na rynku pojawiło się Deu, wojna cenowa była bardzo konkretna. Przyciągano nie tylko cenami, pakietami, ale także różnego rodzaju akcjami serwisowymi. Fiat zrobił: ze złomu swojego grata dostaniesz duży rabat na nowy samochód. Deu zrobiło to samo. W związku z tym ta walka pomiędzy dwoma największymi koncernami w Polsce trwała i to było z korzyścią dla klientów.
W momencie premiery DU zaprezentowało Nubirę w trzech wersjach nadwoziowych. Był hatchback, był klasyczny sedan, no i oczywiście kombi. Wartością, która dzisiaj decyduje o tym, do jakiego segmentu zaliczymy dany pojazd, jest rozstaw osi. 257 cm, które było w Nubirze, to było o 6 cm więcej niż Golf 4, który równolegle debiutował na rynku, ale prawie 20 cm mniej od Passata B5. Passat był jednak tym wyznacznikiem segmentu D, no i marzeniem wtedy Polaków. Co jednak sprawiało, że Nubirę w wersji kombi porównujemy ją z Borą, z Volkswagenem 4 kombi, a nie z Passatem. Ale przypomnijmy, że w tym czasie zadebiutowała również Alfa Romeo 156, która podobnie jak Nubira, ten rozstaw miała mniejszy i bliżej jej było do segmentu C. Przestańmy jednak dewagować, czy ten segment, czy ten. Pamiętajmy o tym, że Nubira na początku zwłaszcza wygrywała ze swoimi konkurentami bardzo dobrze skalkulowaną ceną, pakietem serwisowym. DU było tą marką, która jako ten koreański tygrys chciała zawładnąć Europą. Nic więc dziwnego, że wszelkie sugestie klientów bardzo szybko brano pod uwagę. I już uwaga, po 2 latach zdecydowano się na pierwszy facelifting. Wtedy zmieniło się wnętrze, tamta deska troszeczkę odstawała, ale przede wszystkim auto nabrało zupełnie nowego wyglądu i niektórzy dzisiaj powiedzą, że Nubira 1 zdecydowanie nie pasowała do Lanosa i do Leganzy, które były do siebie bardzo podobne. Te lampy, które zachodziły daleko na maskę, może tak daleko nie, ale tak zachodziły na maskę, wyróżniały te modele. Natomiast pierwsza Nubira miała takie wąziutkie lampki, które zdecydowanie odstawały od tego, co miały pozostałe 2 modele. Zdecydowano się jeszcze bardziej upodobnić ten samochód. Ta słynna kapusta troszeczkę się zmieniła, ale nadal była tą kapustą. Pamiętam dobrze, jak na parking redakcyjny do Autoświata trafiła Nubira. Był to co prawda sedan, ale też w wersji 1.6. Wtedy były to czasy, kiedy na rynek polski wchodziły też inne koreańskie firmy. W 1997 weszła również Kia. Wtedy model Shuma był porównywalny. Oba kosztowały niewiele ponad 50 tysięcy. To było niewiele. Passata z podobnym wyposażeniu trzeba było dać grubo ponad 60 tysięcy. 50 tysięcy to była cena za, powiedzmy, Golfa, za Astrę, dwójkę. A tutaj otrzymywaliśmy zdecydowanie większy samochód. W momencie, kiedy dojechała do nas wersja kombi, nasze miny już troszeczkę zbledły, bo ile sedan niekoniecznie się bronił, to kombi było naprawdę atrakcyjnym samochodem, jeżeli chodzi o rodzinny pojazd. No wiadomo, ten design, to wykończenie, to wszystko, ale wiecie co? Polacy od dawna kochali duże samochody i woleli, jak tej blachy dookoła jest więcej, jak to wygląda ciekawie, jak możesz załadować wózek, możesz sobie te wszystkie rzeczy na działkę zapakować do kombi. Polacy zawsze kochali kombi. I tutaj wracamy do sedna naszego programu, do sedna tytułu. Nubira była najdłużej produkowanym kombi w Polsce. Jej produkcja zakończyła się w roku 2003, w czerwcu. Polonezę zakończyliśmy kilka miesięcy wcześniej. Upadek firmy w 2002 roku spowodował, że ludzie zaczęli bać się tych samochodów. Te samochody zalegały na parkingach, bo to, że ktoś oferował 5 lat gwarancji, mówi, no dobra, 5 lat gwarancji, co z tego, że dostanę 5 lat gwarancji serwisu, jeżeli firma upadła i kto się będzie wywiązywał z tego powodu? No i co? W 2003 roku zmontowano, uwaga, 13 Nubir tylko. Przez pół roku do czerwca tylko 13 sztuk, a cała taśma produkcyjna, wszystko było nastawione na produkcję Nubiry. Dla mnie osobiście to ogromny żal z tego względu, że to był naprawdę przyzwoity samochód i dziwię się troszeczkę władzom,
W zasadzie to się nie dziwię, bo skoro nikt nie kupował, to trzeba było wygasić produkcję. Ale troszeczkę dziwię się, że tak mocno promowaliśmy Lanosa, którego produkcję utrzymaliśmy 5 lat dłużej, a Nubira, która była bardzo dobrym kombi, nie chcieliśmy zawalczyć. Ale na układy nie da rady i w 2002 roku ta sprzedaż tak spadła, że można powiedzieć, nie opłacało się tego dalej produkować. W samej Korei produkcję zakończono w 2002 roku, ale na przykład taka Rumunia ciągnęła produkcję aż do roku 2008, a w Egipcie, uwaga, 2012 rok, czyli 10 lat dłużej. No wiecie, Egipcjanie wcześniej produkowali Polonezy, oni lubili te nasze stare samochody, znaczy nasze, no europejskie samochody, koreańskie samochody i dla nich najważniejsze w samochodzie był silnik i to, żeby działał. No, a DU, pamiętajcie jeszcze o tym, że w Egipcie mało kto widział śnieg, mało kto sypał drogi solą, więc te nadwozia dużo, dużo dłużej wytrzymywały. Bagażnik, czyli to, o co chodziło w Nubirze Kombi. 412 litrów, no to jest wartość, która nie jest zbyt okazała, jeżeli chodzi o kombi. Ba, nawet jeżeli chodzi o samochody. Przypomnę, że Fiat Siena miał 500 litrów, a Skoda Octavia, no wtedy już Turbo, wtedy już była Octavia dwójka, miała 528 litrów. Ale powiedzmy sobie szczerze, to nie są te wartości, o które są walczymy. Przede wszystkim Nubira ma bardzo regularny kształt, bardzo fajny dostęp, niską krawędź załadunku i możliwość łatwego składania foteli. Oczywiście tylna kanapa jest dzielona. I taka Nubira jest samochodem, który przewiezie bardzo dużo rzeczy. Pod spodem mamy blachę. W dzisiejszych samochodach takie rzeczy to już jest tylko zwykły plastik. Wtedy jeszcze ludzie robili to z blachą. Zobaczcie fajną rzecz. Ta wykładzina bagażnika jest dwustronna. W zależności od tego, jak zdecydujemy się ją położyć, mamy albo ładną, fajną wykładzinę, taką do wożenia miękkich rzeczy, albo dla działkowca, żeby przewieźć sadzonki. Zobaczcie roletkę. Zasłaniamy. Wszystko jest idealne. Klapa. I muszę Wam powiedzieć, że DU Nubira wcale nie było klapą. Wszyscy zawsze opowiadamy o tym, że te wersje zżerania miały coś takiego, że nigdy nie udało się idealnie spasować tylnej klapy. No ale sami wiecie, jak to jest z tymi naszymi kochanymi samochodami produkowanymi na żeraniu. Jak wiele zależało od dnia tygodnia. Przechodzimy do silnika. Ja wspominałem o tym, że w redakcji Autoświata dostaliśmy wersję 1.6. Była też wersja 2.0, no i tamta była poważna, taka sportowa wręcz. A tutaj mieliśmy 1.6, 106 koni, niby niedużo, ale pamiętajcie, że ten silnik napędzał również sportowego Lanosa. No, no i tutaj przechodzimy do sedna sprawy. Z osiągów to tak naprawdę można powiedzieć, że i wartości techniczne, to zużycie paliwa było na poziomie sportowego samochodu, bo przy takiej w miarę dynamicznej jeździe to Nubira te 10-12 litrów bez problemu paliła. Jeżeli chodzi o jazdę po mieście, podobnie. Na spokojnej, takiej można by powiedzieć emeryckiej jeździe wartość 8 w trasie, no była do osiągnięcia, niektórzy schodzili mniej, ale wiecie, to już wymagało bardzo dużej samodyscypliny, braku ambicji wyprzedzania ciężarówek, tylko po prostu spokojna jazda z punktu A do punktu B. Do czego notabene ten samochód chyba tak naprawdę został stworzony. Powiedzieliśmy o silniku, przejdźmy teraz do wnętrza i do jazdy. Wnętrze bym dzisiaj powiedział stonowane, w kolorze czarnym, nie rzucające się specjalnie w oczy, żadnymi tam fajerwerkami stylistycznymi, ale za to zaprojektowane bardzo poprawnie, wszystko jest czytelne, w idealnych miejscach. Ten zegarek,
który troszeczkę nawiązuje do tego nieśmiertelnego zegarka w Toyotach. Tutaj zaślepka, pamiętajmy, że to jest taka bardzo podstawowa wersja. Fabryczne radio DU na miękkiej mechanice. Tak naprawdę dla wielu Polaków DU często było producentem AGD i RTV, a te samochody robili przy okazji, a tak naprawdę koncern DU produkował wszystko, począwszy od takich małych radyjek, a kończąc na wielkich statkach transportujących kontenery. Kierownica fajna, czteroramienna, wygodna. Może troszeczkę razić, że to jest plastik, że brakuje skórzanego obszycia, ale pamiętajmy o tym, że to była wersja ekonomiczna. Ona nie miała konkurować z Golfem, ale właśnie z tańszymi samochodami. I tam wygrywała ceną. I teraz uwaga, powiem Wam, ile poprzedni właściciel, czyli Ada, zapłacił za tę Nubirę w 2001 roku. Kupił ją w połowie roku, dokładnie w czerwcu, i ona była już wtedy z wyprzedaży rocznika 2000, czyli prawie rok stała w salonie, bo nikt nie chciał jej kupić. Ludzie się bali. No i cena była naprawdę atrakcyjna, bo za tak duży samochód w takim wypasie, w takim zestawieniu zapłacił 39 800 zł, co było tylko 10 000 drożej niż Polonez Kombi. Moi drodzy, tutaj dostajemy samochód, no można powiedzieć na europejskim, no może europejskim, no na europejskim poziomie, nie bójmy się tego powiedzieć. On został zaprojektowany dla Europy, sprawdzał się tutaj bardzo dobrze, miał duże wygodne wnętrze, zdecydowanie lepsze prowadzenie od Poloneza, no dach metalowy, wszystko było tak jak powinno robić, tak jak się robi samochody. A Polonez był samochodem, który wywodził się jeszcze z lat 60. No i to zawieszenie, te twarde resory, to wszystko, no moi drodzy, z czym do ludzi? A cena? Różnica w cenie 10 tysięcy. Dlatego zastanawiam się, czemu tak mało ludzi w roku 2001, potem w drugim, decydowało się na zakup rodzinnej Nubiry. Dla mnie to będzie na zawsze taką dużą zagadką. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ten serwis, ta opieka serwisowa nie była taka oczywista, ale ludzie wtedy w tych pieniądzach sprowadzali używane samochody i może to jest tym wytłumaczeniem, że otworzyliśmy się na Europę, zaczęliśmy ściągać samochody, no i właśnie tamte samochody powodowały, że wiele osób, mając do dyspozycji 40 tysięcy, kupowało albo nową Nubirę, kombi, albo decydowało się na Passata 2-3-letniego. Brakuje tej klimatyzacji, ale uwaga, jest rzecz, której mi brakuje w wielu samochodach z końca lat 90., a nawet początku lat 2000, czyli cup holder podwójny w idealnym miejscu. Co prawda, można by niektórzy trochę przeszkadza przy zmianie biegów, ale powiedzmy, jak sobie już wrzucimy tą piątkę, to w trasie nam specjalnie nie będzie to przeszkadzało. Tu można było też założyć duże podwójne radio 2DIN, schowek, taki zupełnie wszystko jest takie na światowym poziomie, te wszystkie rzeczy, nawet mamy lusterko zarówno u pasażera, jak i u kierowcy. To wszystko sprawia, że mamy samochód na zupełnie porządnym poziomie. 1.6, zaraz Wam powiem, jak ten samochód sprawuje się właśnie z tym podstawowym silnikiem. No i ruszyliśmy. Suche fakty, dane techniczne mówią o 11 sekundach do setki, co się wydaje na dzisiejsze warunki, no raczej dużo. Ale pamiętajmy, że takie odczucia osób, które jeżdżą, przynajmniej jak dla mnie, uważam, że 1.6 jest to wartość zupełnie wystarczająca jak dla takiego rodzinnego samochodu ważącego 1100. Te 8.8, które deklaruje producent, moim zdaniem jest bardzo mało prawdopodobne do uzyskania. Z osobami, którymi rozmawiam, to te 10 to jest taka realna wartość, a po mieście to 11. Ale to nadal nie jest tak bardzo dużo, biorąc pod uwagę tamte standardy. Dzisiaj samochody, które mają moc w granicach 100 koni, mają silnik o pojemności 1 litra, jedną turbinę albo dwie turbiny,
i starczają mniej więcej na 100 tysięcy kilometrów do pierwszej większej awarii, do pierwszej wymiany turbiny. Tutaj 1.6, 100 koni, spokojnie, wolno ssący silnik, bez żadnych fajerwerków. Jedyny problem z tym silnikiem, z tego co rozmawiam z ludźmi, to przede wszystkim jest zapiekające się troszeczkę pierścienie, czyli jeżeli zbyt rzadko zmienialiśmy olej, jeżeli nie dbaliśmy o te regularne zmienianie oleju, no to wtedy pierścienie się zapiekają, puszczają więcej oleju i taki samochód zaczyna trochę więcej palić. Wiem sam, remontowałem taki silnik i to jest bardzo częsta przypadłość tego silnika. Silnik 1.5 16V, który był stosowany w Lanosach, miał może odrobinę mniejszą moc, ale znacznie lepszą trwałość. No i nie, co za tym idzie, był idealnym samochodem, jeżeli chodzi o stosowanie gazu. No, Nubira oczywiście też występowała z fabrycznym gazem i to był wtedy idealny zestaw dla taksówkarzy. Nie wiem, czy pamiętacie postoje taksówek na początku lat 2000. Nubira była bardzo częstym gościem i nie tylko zresztą taksówkarze. To był samochód, który na początku też bardzo dobrze sprzedawał się dla flot. Dział flotowy DU FSO, czy Centrum DU, bardzo prężnie działał. I takimi Nubirami jeździli przedstawiciele handlowi niejednej firmy, która opanowywała w tamtych czasach polski rynek. Jeżeli chodzi o hamulce, klasyka lat 90., czyli z przodu tarcze, z tyłu bębny, koła czternastki. Kto dzisiaj widziałby 14-calowe koła w tak dużym samochodzie? No, ale pamiętajmy, czasy się zmieniają. Koła rosną i dzisiaj, nie wiem czy pamiętacie, ale standardowym wyposażeniem Renault Scenica, który jest jakby też rodzinnym samochodem, to 19 cali. Kiedyś koła były może odrobinę mniejsze, ale ten balon, który był wokół felgi, był zdecydowanie większy, co przede wszystkim przekładało się na to, jak on sobie radził z dziurami. Dziury w latach 90. No, były zdecydowanie większe i jakość dróg wtedy pozostawiała bardzo wiele do życzenia. Jeszcze do niedawna posiadanie takiego nieco wiekowego samochodu oznaczało też oszczędności, jeżeli chodzi o zakup nowych opon. Kiedyś było rzeczą oczywistą, że czternastki są zdecydowanie tańsze niż powiedzmy 16-calowe opony. Dzisiaj jak porównamy ceny, to się zdziwimy, bo szesnastki kosztują dokładnie tyle samo co czternastki. Czternastek jest znacznie mniejszy wybór, a ich ceny się zrównały z szesnastkami. Ba, bywają czasami sytuacje, że ona jest nawet droższa. Dlaczego? Mały popyt. Mało osób ma już takie samochody, mało osób zmienia opony na czternastki. Producenci wycofują się, a niektórych rozmiarów, jak na przykład dwunastek czy trzynastek, w zasadzie trudno dzisiaj nawet dostać. Prędkość maksymalna. Producent mówi o 186 km na godzinę, co też jest taką wartością zdecydowanie na wyrost, bo przecież w Polsce najszybciej można było wtedy jeździć 130 km na godzinę, dopiero potem podniesiono limit na 140 km na godzinę, jeżeli chodzi o autostradę. Jeżeli chodzi o hałas, o to, jak się jeździło tym samochodem, to muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie wyciszona kabina, te wszystkie rzeczy, które tutaj są, nie rozpraszają. Plastiki w wersji poliftingu są już zdecydowanie lepsze i podróżowanie Nubirą, czy to kombi, hatchbackiem, czy zwykłą, nie było rzeczą może jakąś bardzo fascynującą, ale też nie było żadną karą, co można powiedzieć niestety o tych przedstawicielach handlowych, którzy jeździli Polonezem kombi na przykład. A pamiętajmy, że te samochody były produkowane niemal równolegle w tej samej fabryce, na tej samej taśmie. Więc jeżeli mam do wyboru jechać dzisiaj w trasę Polonezem kombi, albo Nubirą kombi, no to chyba nie dziwi Was, że nawet przez chwilę się nie będę zastanawiał. I przepraszam wszystkich miłośników Poloneza, ale wybiorę Nubirę. Jedziemy sobie spokojnie. Wspominamy dawne czasy.
I powiem Wam, że dzisiaj jazda Nubirą, wiadomo, że nie mamy tych wszystkich systemów, tych wszystkich asystentów, tych naszych elektrycznych stróży, którzy pilnują, czy na pewno dobrze jedziemy, czy nie przekraczamy prędkości. Ale osoba, która przyzwyczajona jest do starej motoryzacji, będzie czuła się w tym samochodzie bardzo poprawnie, bez żadnych fajerwerków, o czym już mówiłem. Ale co to oznacza dzisiaj? Kupno ładnej Nubiry to jest około dwóch, no takiej perełki to za 3000. Za te pieniądze to myślę, że naprawdę nie znajdziemy żadnego ciekawszego samochodu. Dbanie o Nubiry nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi benefitami. Mało jest osób, które potraktują Nubirę jako ten samochód, który będzie nabierał na wartości, jako auto, które stanie się w przyszłości klasykiem. My, wiecie, Brykała jest walnięty, Peżanowski jest też nie do końca normalny, Olszak i cała reszta, Nowicki, ty wszyscy nasi też mają trochę inne zboczenia, mogę to nazwać, tak? Kupujemy samochody, które nie tyle mają wartość materialną, co mają wartość sentymentalną i są samochodami, które w przyszłości będziemy bardzo mile wspominali jako ten czas, kiedy kupowaliśmy samochody, kiedy jeździliśmy samochodami, a może czas, kiedy byliśmy młodzi, bo tak naprawdę to, że kupujemy, jeździmy samochodami z lat 90. oznacza niekoniecznie, że tęsknimy za DU, ale tęsknimy za naszą młodością, kiedy pierwsze kilometry stawialiśmy, a dla wielu osób DU, czy to Nubira, Lanos, była pierwszym nowym samochodem. Pierwszym samochodem, z którego zdzierali folie, które odbierali z salonu. Wiecie, takich rzeczy się nie zapomina i to jest piękne. I tego Wam życzę, abyście mogli takie wspomnienia mieć, takie wspomnienia pielęgnować w sobie. I cóż, jedziemy już na zakończenie naszego dzisiejszego odcinka. No i moi drodzy, dojechaliśmy do końca odcinka, ale jednocześnie dojechaliśmy do miejsca, w którym rodzi się coś nowego, w miejsca, w którym za chwileczkę wrócimy i do tego miejsca taka Nubira będzie idealnie pasowała, bo będzie pokazywała czas miniony, czas, który powoli staje się daleką przeszłością, historią, ale tą historią, która jest bardzo głęboko w naszych sercach, bo lata 90. to czas głębokiej transformacji tego, co działo się na polskim rynku, to czas ogromnych zmian, tego, że przesiadaliśmy się z Polonezów, dużych Fiatów, do samochodów, które były już na europejskim poziomie i myślę, że będziemy dążyli do tego, abyście przychodząc do nas czuli się jak wtedy, kiedy mieliście 20, a może kilkanaście lat, Wy albo Wasi rodzice kupowali pierwszy nowy samochód i cieszyliście się z tym, że jesteście fragmentem zupełnie nowego świata, świata, który jest otwarty dla wszystkich miłośników motoryzacji, dla wszystkich miłośników podróżowania, na takim trochę lepszym standardzie niż było to w latach ubiegłych, kiedy no, możecie mieć do mnie żal, ale taką Nubirą trochę lepiej się jeździło niż Polonezem czy dużym Fiatem, nie wspominając o Maluchu. Piszecie, że tęsknicie za sucharami? No to proszę bardzo, moi drodzy. Wiele osób mówiło o Nubirze w sedanie, że Maserati, projektując Maserati Quattroporte, zapatrzyło się bardzo mocno na DU. A teraz wyobraźcie sobie, jakby wyglądało Maserati Cinqueporte, gdyby było kombi, miałoby na pewno takie lampy. No dobra. Śmiesznie było, prawda? Michał z Arturem się bardzo śmieją, ja też się śmieję, ha, ha, ha. A teraz, skoro się roześmialiście, to proponuję Wam dla rozluźnienia trochę atmosfery zostawić suba, bo wiem, widzimy w naszych wynikach, że dużo więcej Was ogląda niż subuje. A dla nas te suby to jednak jest taki dowód na to, że chcecie się zaangażować, chcecie więcej informacji otrzymywać o tym, co się dzieje na naszym kanale, więc zachęcamy bardzo serdecznie do
zostawiania subskrypcji, waszego śladu, komentowania, a także innych śladów, na przykład zajrzenia do naszego sklepiku, kupienia fajnego kalendarza, zajrzenia do Patronite'a, zostanie naszym patronem. To, co pokazujemy, jest właśnie dzięki wam, dzięki temu, że nas wspieracie. No i mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dużo dłużej. Moi drodzy, dziękuję wam za uwagę, a dzisiaj to już naprawdę koniec, chociaż dopiero początek. Cześć!